Dobre, co? Mhm, kapitalne. Łowcy budyniu. Marta Markiewicz-Sarsa, cześć. Cześć. W całym swoim życiu zagrałaś mnóstwo koncertów i to najróżniejszej treści. I czy jest taki jeden, który utknął dotychczas w twojej pamięci najbardziej i który wspominasz szczególnie? Ciężko, wiesz, dlatego, że każdy koncert jest wyjątkowy. Najgorsze moje koncerty byłoby mi łatwiej wskazać, szczerze mówiąc. To chcesz o którymś wspomnieć szczególnie? Był taki koncert, słuchaj, ja wtedy miałam taki projekt, nazywał się Fluktua i graliśmy właśnie w Poznaniu, w jakimś undergroundowym klubie, nie pamiętam nazwy. No i wiesz co, na publiczności były tylko 3 osoby, z czego 2 spośród nich to członkowie mojej rodziny i jeden jakiś nawalony koleś, więc to był jeden z takich smutniejszych momentów chyba koncertowych w moim życiu, kiedy jeszcze nie byłam starcą, tylko starcą Parillą, śpiewającą w zespole Fluktua, gdzie naszą publicznością były 3 osoby. Ale no, po czasie myślisz sobie, że fajna jest ta droga, nie? Ta droga od 3 osób do iluś tysięcy, którzy śpiewają razem z tobą jednym głosem twoje utwory, twoje kompozycje. Więc ten kontrast na pewno gdzieś tam mam zapisany w swoim sercu na tej drodze mojego rozwoju. Ale wiesz, ja zawsze dobrze wspominam i chyba najlepiej wspominam po prostu koncerty klubowe. Bo to jest jednak taka intymna historia, kiedy ja jestem tak blisko ludzi, kiedy ja naprawdę, wiesz, widzę każdą twarz i no i to jest super po prostu. To jest coś takiego, że tak w namacalny sposób odczuwasz tę wymianę energii. Każda reakcja cię nakręca, dynamicznie się zmienia po prostu, a właściwie sam się pisze scenariusz takiego wydarzenia, no bo wszyscy w nim uczestniczą, nie? Więc to mnie tak wzrusza zawsze. Trasa klubowa, dlatego cieszę się, że już 22 jestem we Wrocławiu, 23 Kraków, potem kolejny weekend to Poznań, gdzieś tam jeszcze Lublin jest po drodze i Gdańsk. Warszawę mamy już ze sobą i było też cudownie. No, jestem wiesz, w rozpędzie takim koncertowym, więc na pewno dam dużo, dużo energii od siebie. Z którym artystą miałaś przyjemność zagrać? Co było dla ciebie takim wyjątkowym wyróżnieniem i zaszczytem? Z którym artystą? Kurczę, powiem ci, że problem mojego umysłu jest taki, że zawsze patrzy do przodu. Niż do tyłu. I niż do tyłu, choć to nie znaczy, że ja nie doceniam współprac, które za mną, bo ja na przykład bardzo się cieszę, że mogłam być, mieć duety z raperem Kękę, czy ze świetnym, romantycznym Mikołajem. Zresztą teraz na męskim graniu występowaliśmy razem. I to też było bardzo fajne doświadczenie, być razem z nim na jednej scenie. Ale patrzę do przodu. Ciągle oglądam się za tym, czego jeszcze nie doświadczyłam. Jestem takim trochę typem, który tęskni za tym, czego nie ma. Bardzo bym chciała kiedyś móc mieć współpracę ze Smolikiem. Ale jeżeli już mówimy o duetach, to mogę zdradzić sobie i właściwie jesteś pierwszą osobą, której o tym powiem, choć nie zdradzę w pełni sekretu, ale na początku listopada ukaże się utwór, który jest właśnie duetem z innym wykonawcą, reprezentującym, myślę, zupełnie inny świat muzycznie, choć nasze wrażliwości takie refleksyjno-punkowo-romantyczne bardzo się zgrały. I ja jestem bardzo szczęśliwa z tej piosenki. No i właśnie, i chyba we Wrocławiu i w Krakowie może być tak, że przedpremierowo zagram i możliwe ten artysta nawet będzie częścią tego. Więc to będzie na pewno nie lada gratka dla tych, którzy przyjdą, bo no, to będzie super secret wydarzenie. A jaki masz zespół koncertowy na tą trasę? Z kim koncertujesz?
Ja przez 5 lat miałam jeden skład. W trakcie pandemii wydarzyło się dużo rzeczy i rozpadł się mój zespół. Nie z powodu tego, że się nie dogadywaliśmy, bo było cudownie, tylko z powodu tego, że po prostu każdy poszedł swoją inną ścieżką, by przetrwać. Więc de facto to jest dosyć smutna historia. I faktycznie ja i mój band jesteśmy przykładem tego, że pandemia naprawdę nam zniszczyła trochę jakby zawodowych planów, ale teraz jestem bardzo szczęśliwa z nowymi muzykami, bo to się otworzyły dla mnie z kolei inne drzwi i bardzo się cieszę, że do składu dołączyła trąbka, która jest bardzo, bardzo ważna dla płyty Runostany. Trąbka maluje wręcz takie filmowe pejzaże. Można to usłyszeć, myślę, i w intrze, i w outrze albumu Runostany. I to jest dla mnie niezwykle ważne, by to też przenieść na koncerty. Ale no jest też trochę elektroniki, ponieważ Paweł Smakulski, który jest dyrektorem muzycznym mojego zespołu, postanowił niewidzów, jak się nazywają ludzie, którzy przychodzą na koncert. Słuchacze widzę, no tak. Dobra, uciekło mi to słowo. Postanowił dla naszych słuchaczy przygotować w ogóle inną aranżację mojego ostatniego singla, czyli singla Na trasie, gdzie dołożyliśmy tam troszeczkę więcej elektroniki do tych organicznych, mocnych, rockowych bębnów i brzmień. Więc każdy z moich muzyków dokłada trochę swojej wrażliwości do tego świata, który ja stworzyłam na płycie. Na pewno nie będzie tak, że wszystko będzie identyczne jak na albumie, bo jednak to ja nie śpiewam do podkładów, tylko ja śpiewam z żywym organizmem muzycznym. I ten organizm będzie na pewno na bieżąco reagował na to, jak tak. Publiczność będzie nas, jakie będzie dawać nam bodźce, więc im więcej pisków i braw, tym na pewno będzie większy, jak to się mówi, by nie powiedzieć słowa brzydkiego, po prostu będzie jeszcze bardziej intensywnie. Udało się. Udało się. To, że jesteś wokalistką, to wszyscy doskonale wiemy i do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Jednak czy zdarza ci się na koncertach podgrywać na jakichś instrumentach? Jak tak to na tak! Ja właściwie już od jakiegoś czasu gram na gitarze elektrycznej, więc właściwie przez cały koncert jestem drugą gitarą, więc dużo jest opartych partii na moim instrumencie, co mnie cieszy, bo ciężko pracowałam też na to i trenowałam przez całą pandemię i nie było mi łatwo, bo miałam wielki ciążowy brzuch w tym czasie. Więc było mi ciężko, mając dziecko w brzuchu, mieć nałożoną jeszcze na ten brzuch gitarę i trenować, ale robiłam to. Może przez to mój synek jest teraz taki temperamentny i lubi mocne brzmienia, bo jednak na pewno to słyszał, co się dzieje. Więc ja podgrywam na gitarze, ale też czasami gram na syntach, czasami na instrumentach innych klawiszowych. Generalnie jestem współtwórcą całej płyty w warstwie muzycznej, więc też mam jakąś taką naturalność chyba w tym, żeby grać. Jednak to chcę powiedzieć, że ja nigdy nie byłam i na razie wciąż nie jestem wirtuozem instrumentalnym. Ja jednak wciąż po prostu czuję śpiewanie, pisanie tekstów, komponowanie muzyki. Instrument jest czymś takim dodatkowym, co pozwala mi się jeszcze lepiej może wyrazić, ale na pewno jeszcze dużo pracy przede mną, i wirtuozem nie jestem. Jestem amatorem intuicyjnym. Ale myślę, że tutaj słuchacze będą zgodni, że brzmi to wszystko naprawdę bardzo dobrze. No właśnie, więc wspominałeś o tym, że doskonaliłaś swoje umiejętności instrumentalne w trakcie pandemii, a w jaki jeszcze inny sposób przygotowujesz się do swoich koncertów? Czy masz jakieś... możesz też powiedzieć, jak próby wyglądają, jak to po prostu wszystko od ciebie wygląda od tej drugiej strony? To jest dobre pytanie. De facto rzadko o tym się opowiada.
Ja najpierw aranżuję wszystko w domu razem z moim właśnie partnerem, Pawłem Makulskim. Mam to szczęście, że mam go na chacie pod ręką, więc łatwo idzie nam praca, bo też się lubimy. To jest ważnym tutaj czynnikiem, by to też dobrze brzmiało. Jednak sympatia wzajemna i jakiś taki romans. Więc aranżujemy to, a potem się spotykamy z naszymi muzykami w studio. Najczęściej w Trójmieście, ale ostatnio też w Warszawie byliśmy, przyjechaliśmy do nich z muzykami, ja również realizatorem dźwięku i staramy się znaleźć to brzmienie, które nas rajcuje, które nas kręci wspólnie wszyscy, każdy dokłada coś od siebie, ale faktycznie ten szablon wychodzi od nas z domu. I kolejnym elementem, który tutaj jest niezwykle ważny, to jest takie moje mentalne przygotowanie się do spotkania z drugim człowiekiem. Czyli bardzo dużo przed koncertami medytuję, pracuję z kamertonami, to są takie moje narzędzia do relaksacji i do takiego trochę wyciszania swojego umysłu. Mam całe zestawy kamertonów, które mają konkretne częstotliwości, które mają za zadanie odprężyć mnie na poziomie zarówno komórkowym, jak również emocjonalnym, duchowym. I bardzo dużą wagę przykładam do tego, bo gdzieś tam ten świat duchowy jest w moim życiu takim fundamentem, z którego wyrasta wszystko inne. Moja relacja prywatna, moje macierzyństwo, ale też moje bycie Sarsą na scenie. Sarsa, żeby Sarsa mogła robić karierę na scenie, to najpierw Marta musi przygotować się odpowiednio, by to po prostu mogło jakoś oddziaływać dobrze. A przynajmniej tak, jak sobie to wyobrażam, w takiej intencji, którą chciałabym w życiu nieść, czyli właśnie to za każdym razem jest coś innego. To przychodzi od jakiejś siły wyższej. I czasami na koncercie się zdarza tak, że zaczynam mówić o czymś, co dla kogoś pośród publiczności ma bardzo duże znaczenie. A ja nie wiem, dlaczego akurat o tym mówię. To miałam kilka takich historii, że potem po koncercie dostałam taką informację zwrotną, że opowiedziałam o czymś, co zmieniło bardzo wiele dla kogoś. Ta świadomość twoja tego wszystkiego jest naprawdę niesamowita i myślę, że tobie jako artyście dodaje wiele tego wszystkiego, co można tak naprawdę usłyszeć na tych koncertach, czy też na tych albumach, co sprawia, że jesteś taką, powiedzmy, realną osobą i naprawdę jeszcze raz wielkie tutaj pochwały dla ciebie za to. Zanim posłuchamy kolejnego utworu, który dzisiaj dla was przygotowałem, to krótko jeszcze, jednym słowem, który utwór lubisz najbardziej grać na swoich koncertach? O Jezu, jakie trudne znowu. O sakra. Aż tak? Wiesz co, lubię utwór Mówiła Niszcz. To są moje top 3, które bardzo mnie emocjonalnie ruszają tak dramatycznie jakoś w środku. Wszystkim serdecznie dziękujemy, że byliście z nami. Spokojnego tygodnia życzymy. Do widzenia.